Cześć. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to właśnie oglądasz kanał Czytam, bo chcę i już, na którym opowiadam o książkach. Zazwyczaj są to powieści, ale tym razem będzie nieco inaczej. Dlaczego? Ponieważ opowiem o historii, która jest dramatem, sztuką, jaką można obejrzeć w teatrze. Kilka miesięcy temu Bowie w Warszawie został wystawiony w Teatrze Studio w stolicy. Spektakl wyreżyserował Marcin Niber. Oczywiście nie każdy ma możliwość na to, by pojechać do Warszawy na przedstawienie, ale od niedawna możemy sięgnąć po książkę. O czym jest ta historia? Otóż może zaskoczyć wszystkich tych, którzy spodziewają się dokładnie tego, co sugeruje tytuł. Miłośnicy twórczości Davida Bowiego wiedzą, że artysta w latach 70. ubiegłego wieku przejeżdżał przez Polskę. Historia jego pobytu w Warszawie i przyjazd na stację Dworzec Gdański przeszła do legendy. Policzono, że ta wizyta mogła trwać zaledwie 42 minuty, ponieważ na tyle planowano postój pociągu. Bowie udał się na krótki spacer, kupił w pobliskiej księgarni płyty, między innymi zespołu Śląsk. Owocem tej krótkiej wizyty w stolicy jest podobno utwór Warszawa z albumu Low, nagranego w 1977 roku, a który otwiera tak zwaną trylogię berlińską. Podczas lektury książki szybko się okaże, że postać Davida Bowiego nie jest jednak kluczowa w tej historii. Artysta stanowi swojego rodzaju klamrę, która spina opowieść. Owa wizyta ma pokazać nam odległy świat PRL-u. Czasy, kiedy u władzy stał Gierek i na kredyt budowano drugą Polskę. Obiecywano dobrobyt, ale nie to zobaczył David Bowie. My, podobnie jak słynny muzyk, zajrzymy do świata opresyjnego. Takiego, w którym ktoś taki jak Bowie byłby postacią nie z tej ziemi. Dorota Masłowska, pisząc tę historię, posłużyła się konwencją, która mnie samej kojarzy się z zaczytywanych w dzieciństwie komiksów o kapitanie Żbiku. Jako 8- czy 9-letnie dziecko nie wiedziałam jeszcze, że istnieją powieści milicyjne. Popularnością w latach 70. cieszyły się też przedstawienia teatru sensacji Kobra, ale wtedy nie było mnie jeszcze na świecie. Wspominam o tym z tego powodu, że na początku książki Bowie w Warszawie poznajemy plutonowego Wojciecha Krętka, który próbuje rozwikłać sprawę dusi Damka z Mokotowa. Sugeruje to opowieść kryminalną, ale podczas lektury przekonamy się, że ta konwencja to tylko pretekst. Tak jak wspomniałam wcześniej, oglądamy szarą PRL-owską rzeczywistość. Najważniejsze w tej historii okażą się kobiety. One najwięcej tracą w tym niezwykle opresyjnym systemie. Młode dziewczyny wychowywane są na posłuszne osoby. Żyją w szowinistycznym świecie, w którym kobiety zawsze stoją na drugim miejscu. Matki nie pozwalają na wyrwanie się z tych schematów. Wszystko dla dobra córek. Uważają, że po wojnie, którą same przeżyły, nie ma miejsca na wyrwanie się z tego. Cel jest tylko jeden. Należy dobrze wyjść za mąż. Co się stanie, gdy ktoś spróbuje się z tego wyrwać? Czy ma na to jakąś szansę? W książce Bowie w Warszawie oglądamy relacje matek i córek, a także ich kompleksy. Regina, która próbuje uwolnić się z narzuconych jej ról, jest z góry skazana na niepowodzenie. Młoda kobieta zakochuje się w innej kobiecie. A przecież w PRL-u nie istniały lesbijki, przynajmniej oficjalnie, bo nie wspominano o nich na głos, jedynie szeptem. Dorota Masłowska pokazuje w tej historii najbardziej mroczną stronę PRL-u. Choć posługuje się konwencją komediową, za chwilę domyślamy się, że chodzi raczej o tragikomizm. Oglądamy opresyjny system w sposób przerysowany, co jeszcze podkreślają rysunki Mariusza Wilczyńskiego. Bohaterowie w tej opowieści skazani są na niepowodzenie. Nie ma tu miejsca na spełnione ambicje czy miłość. Zwłaszcza jeśli owe ukryte pragnienia wykraczają poza przyjęte schematy. Mojej uwadze nie umknął też fakt, że Dorota Masłowska po raz kolejny udowodniła, jak ważny jest dla niej język.
książce Bowie w Warszawie odgrywa on bardzo ważną rolę. Na nim się skupiamy. Choćby dusiciel z Mokotowa, który symbolizuje duszność tamtych czasów, a także niechęć wobec kobiet. W książkę Bowie w Warszawie warto się wsłuchać, ponieważ język odgrywa w tej opowieści naprawdę istotną rolę. Dzięki za uwagę. Jeśli masz ochotę poznać więcej recenzji, zajrzyj na inne filmy na kanale Czytam, bo chcę i już. Jeśli zasubskrybujesz kanał, otrzymasz informacje, gdy pojawi się nowy film. Trzymaj się. Cześć.